W Urzędzie Miejskim w Grudziądzu odbyło się spotkanie przedstawicieli Społecznego Komitetu Obrony Drzew protestującego przeciwko wycince drzew związanej z modernizacją Parku Miejskiego i urzędnikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Urzędnicy okazali na spotkaniu mapę z inwentaryzacji drzew, na której znajdowały się drzewa do usunięcia. Rozbieżność pomiędzy komitetem protestującym a urzędnikami dotyczyła przyczyn usunięcia tych drzew. Zdaniem urzędników większość drzew jest złego stanu zdrowotnego, a tylko część z nich usunięta będzie z uwagi np. na lokalizacje drogowe czy zmiany infrastruktury w ramach nowego planu. Protestujący sprzeciwiają się umiejscowieniu lodowiska i parkingu, a także budynków gospodarczych. Są za rewitalizacją i przywróceniem parkowi miejskiemu przedwojennego charakteru i aranżacji. Skład komitetu, który przyszedł do nas do nowego działu, rozmawialiśmy na temat planowanej wycinki drzew na terenie Parku Miejskiego. Podczas tej rozmowy pokazaliśmy tutaj przedstawicielom mapę z inwentaryzacji drzew, na której były naniesione drzewa do usunięcia oraz drzewostan istniejący. Z mapy tej wynikało, że drzewa, które są zaplanowane do usunięcia, jest duża, mniejsza ilość. Podczas tutaj tych długich rozmów i przekonywania komitetu, jakie są przyczyny usunięcia tych drzew, ponieważ te drzewa nie są usuwane tylko i wyłącznie z kolizji na przykład drogowej, czy też innej infrastruktury, tak, ale też z uwagi przede wszystkim na warunki zdrowotne, tak, ponieważ większość drzew jest złego stanu zdrowotnego, są to albo silne przechylenia korony, albo są to wgłębne ubytki, albo silny posusz w koronie, tak, i dlatego jest taka duża ilość usunięcia tych drzew. Są Państwo po rozmowach, coś wynikło z tych rozmów? No, dla nas nic wiążącego, można powiedzieć, sytuacja patowa. My stoimy na swoim stanowisku, gdzie nacisk położony jest główny i głównie na ochronę tych drzew, natomiast urząd przekonuje nas do swoich racji, że projekt jest absolutnie fantastyczny, a przede wszystkim w ogóle nie wchodzi w rachubę jakakolwiek zmiana tego projektu, okrojenie go on, powiedzmy, dwie lub trzy inwestycje infrastruktury, czy jakby to tam niefachowo określił. Można powiedzieć, że uzyskaliśmy odpowiedzi na kilka pytań, których nie znaleźliśmy w liście od pana prezydenta. Natomiast są to odpowiedzi mnie i tych ludzi, których reprezentuję, na pewno niesatysfakcjonujące w 100%. Zgadzamy się absolutnie z tym, że park w tej formie, jak nam przedstawiono, bardzo szeroko i bardzo szczegółowo w tym wydziale, powinien w ten sposób zostać zrewitalizowany, powtarzam słowo, zrewitalizowany, odświeżony, odnowiony i przepiękne aranżacje historyczne sprzed II wojny z powrotem do tego parku wprowadzone. Nasz sprzeciw i opór budzi umiejscowienie lodowiska, parkingu, budynków gospodarczych. Wcześniej komitet protestujący zwracał się do prezydenta Grudziądza ze swoimi postulatami. Odwoływali się oni również do samorządowego kolegium odwoławczego, jednak na przeszkodzie stanęły tu względy proceduralne. My napisaliśmy list otwarty do pana prezydenta i po 30 dniach otrzymaliśmy odpowiedź na ten list, ale to jest odpowiedź formalna, ponieważ żadnej odpowiedzi na postawione pytania w tym liście nie znaleźliśmy. Można powiedzieć, ja to tak określam, ja to tak odczytuję, że to są hasłowe stwierdzenia, obrazowe opisy, bardzo szerokie, walorów tego parku, historyczne, walory krajobrazowe, walory jako zabytków przyrody, a na końcu stwierdzenie autorytatywne, że wycięcie tych drzew historycznie jest uzasadnione. Dla mnie stoją te argumenty w sprzeczności do dbania o historię i przyrodę zabytkowego parku. Napisaliśmy pismo do samorządowego kolegium odwoławczego, gdzie nas bardzo uprzejmie poinformowano, że nie jesteśmy stroną, bo powinniśmy być albo stowarzyszeniem, albo jakąś inną organizacją. Ale stowarzyszenie można zawiązać w każdej chwili. Nie musi być ono ani notarialnie, ani pisemnie nawet poświadczone w myśl przepisów prawa. No, tak. Ale my nie mamy zamiaru zawiązywać z powodu braku konsultacji społecznych stowarzyszenia. Zawiązaliśmy bardzo szybko społeczny komitet obrony drzew, żeby wymusić w jakiś sposób rozmowy z Urzędem Miasta na temat, który mieszkańców interesują, bulwersują, martwią, jakby tego nie określił. Nie potrzeba od razu stowarzyszenia. Ta rola teraz, jeżeli uważają ludzie, że warta jest w ogóle kontynuować, spoczywa na barkach radnych.
Nie, inicjatywę sami z siebie przejęli radni w ruchu dla Grudziądza. Tak samo został zaniesiony kopia listu do pana posła Janusza Dzięcioła. Został bez odzewu. Nie ma przymusu angażowania się we wszystkie akcje, które mieszkańcy sobie dobrowolnie wymyślą. Myśleliśmy tylko, że skoro możemy o czymś w mieście zdecydować albo wyrazić chociażby swoją opinię lub marzenia, no to mamy do tego prawo i to właśnie robimy. Żadnego innego celu politycznego w tym nie ma. Nie jesteśmy żadnym zgrupowaniem, ani zrzeszeniem, ani jakby tego nie określił, wywrotowców. Korzystamy z demokratycznego prawa przysługującego każdemu. Ostatecznie obie strony pozostały przy swoim zdaniu, ale postanowiono, że przedstawiciele komitetu będą mogli samodzielnie zobaczyć i ocenić stan poszczególnych drzew na podstawie przygotowanej przez urzędników dla nich mapy z oznaczonymi drzewami przeznaczonymi do wycinki. Spotkanie zakończyło się tym, że tutaj przedstawicielom przygotujemy taką dokładną taką samą mapę, gdzie będą mogli w terenie zaobserwować. Samodzielnie sprawdzić te drzewa. Tak, samodzielnie sprawdzić, zobaczyć w rzeczywistości, jaki stan zdrowotny jest tych drzew. Dziękuję oczywiście Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska za rzetelną informację, za przygotowanie się do tej rozmowy. Było bardzo miło. Była wymiana poglądów tak spokojna, że naprawdę można jednak rozmawiać. Dziękuję również za obiecanie przygotowania mapy, że będzie można po prostu w terenie sprawdzić, które faktycznie drzewa będą wycięte. Ci ludzie zaniepokojeni wycinką drzew będą mogli po prostu na własne oczy zobaczyć, które to drzewa mają faktycznie być usunięte i wtedy każdy będzie mógł podjąć swoje zdanie mieć na ten temat. Tak, oczywiście, rozmowa była bardziej spokojna, pokazywaliśmy też tutaj stare zdjęcia, tak historyczne, na czym, jak będzie otworzona Różanka, także cała ta rozmowa była bardzo spokojna i staraliśmy się tutaj pokazać wszystkie też dokumentacje, które projektant nam zebrał, tak, na bazie całej historii.